to jest żart, prawda? Czyli ja mam przejść to wszystko, te wszystkie pomieszczenia, jedno po drugim, dojść do final bossa i pokonać jego trzy formy, wszystko na jednym pasku HP? To żart jest, prawda? To jest żart, no nie? We are the champions, my friend. Wróciliśmy. Może uda się coś zrobić. Nie pamiętam, co jest dalej. Ja już tyle razy próbowałem zrobić ten pierwszy fragment, że już nie pamiętam, gdzie ja byłem i co robiłem. Straciłem dużo HP, no ale nic z tym nie zrobię. To przynajmniej udało się tu dojść. Wolałem dostać już, szczerze mówiąc, niż zginąć. To jest coś ważnego. Tam jest coś fajnego na 100%. Może skill dla Tiffy, ewentualnie. Ale teraz już się o tym nie przekonam. Tak, strzelam, że to mógł być skill zamrażający, żeby tutaj sobie lepiej radziła. Ja po prostu spróbuję zautrenować ten poziom, bo... Dobra. Przeżyłem go przynajmniej. Ostatnio chyba tutaj umarłem, nie? Broń! No. Żyję. Gdzie jestem? Tu. To nie jest dobre miejsce, żeby być. Niedobrze. Dostałem obrażenia. Nie powinienem dostać nigdy obrażeń tu. Zaraz kruki wszędzie się rzucą na mnie. Nie no, co ja zrobiłem najlepszego? No przecież... Po prostu jestem już na chwilę zmęczony, no. No. Czasem lepiej nie kombinować. Skąd ty się wziąłeś? Dobra, tu jest chyba ten spell, którego potrzebuję. Serio? Jak ten spell kogoś nie trafił, ja się pytam. I na cholerę mi teraz to. Ona jest szczerze mówiąc lepsza. Bąbelek dalej jej goni, dalej ją goni. Wow! Ej. Nie wiem, czy będziesz miał drugą fazę, czy mieć bąbelki. Bąbelki wszystko tutaj mi rozwiążą, każdy ma problem, mi rozwiązują, naprawdę. Nie! Co ja odjeb... Tak idealne podejście sobie popsuć. Dobra, fajnie. Nie! Ja pierniczę, co ja robię? W sensie... A, bo to jest takie sprytne, że pokazuje ci tak, jakbyś nie był, a już jesteś. No, błąd, bo ja nie mam teraz... z dyspozycji w ogóle do tej walki. Musiałbym mieć jeszcze... Wow. Wow.
Nie, nie idź tu! Nie idź tu! Prosiłem. No dobra, mam nadzieję, że boss, który jest po takich korytarzach, to nie będzie miał dwóch pas. Nie! Nie! Ja pierdzie. Mogę przegrać z bossem? Oczywiście, że mogę przegrać z bossem, to boss. Ale nie ma już głupiego dostawania obrażeń. Chyba, że to jest jedyna faza tego modu. No, zdarzy się. Dobrze, dobrze. Ja nic nie będę robił. Ten bomberek w końcu sobie poleci. Jak tu zeskoczysz i mnie uderzysz, to zginę prawdopodobnie. Więc ja będę liczył na to, że ten bombalek zaraz zwariuje sobie poleci. Bawimy się! No bo jak się ruszę i ona się ruszy, to zginę prawdopodobnie. Zmienić Belmonta, ona się też zmieni Belmonta. Dobra. Nice! Dobra. Okej. Okay. Zaryzykowałem, opłaciło się. Jest! Jest jeden poziom zrobiony. Nie mam może aż tyle radości, co wtedy, co się tak zdenerwowałem, ale no ten poziom mnie aż tak nie denerwował, poza tą jedną, poza tym jednym pomieszczeniem, którego jak już się nauczyłem, to się nauczyłem, nie? No to co? Chyba mamy ostatni poziom, słuchajcie. Na czym ja stoję? Na czym ja stałem? Generalnie na tym poziom przydałby się handbag. W ogóle zastanawiam się, czy handbag to w ogóle nie jest najlepsza postać, żeby ją brać poza... ...reworem. Spowalnienie się ziemi nie jest spowalniane, dobrze? Dobrze. Masz? Dobra. To nie było trudne. Nie jest trudne pomieszczenie. O ja bym serio. Nie ma Alucarda. Jak umie latać ogólnie, to jest fajna sprawa. Ha! Wyglądało jak te zawalające się płytki, dlatego ja tak spanikowałem. A to nie są zawalające się płytki? Kurnego. Przykro. What the fuck? Okej. Także potem nie mogę przejść przez to, że go wcisnąłem źle. Serio? God damn it. Żeby go sięgnąć. Dobrze.
jeszcze jeden? Dobra, 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 udało się, dostałem cię tam. Jest git. Powiedzcie mi, że nie zacznę od początku. Dobrze. Dziękuję. Chop. A to szkoda, że nie wiedziałem. Znaczy, zginąłem nie dlatego, że myślałem, a i tak zginę. Ale może bym się bardziej postarał. Nie wiem. Może jest jakaś minimalna szansa, że zrobiłbym coś inaczej, gdybym wiedział. Mogę się to wyleczyć. Dobrze, żeby nie będą atakować jednocześnie z moim lataniem na... Świetnie! Co? 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 Ten poziom to żart? Wow! Ja chyba wiem, tutaj jest takie słynne miejsce. Nie? Ła to była, Jezu. No przecież, jak ja nie mam w ogóle czasu zareagować, to jest nienormalne. Nie będę ryzykował w takim razie. Wydawało mi się, że jakby można się dostać tu pod schody i przejść tam do takiej ukrytej lokacji, ale najwyraźniej się myliłem. Tą komnatę oczywiście znamy. W tej komnacie byliśmy, w grze numer 1. Zobaczmy, co sobą prezentuje Dracula w tej gierce. Okej. Głowę, więc... Serio? Naprawdę? Nie pozwolicie mi się pobawić? Co mówicie? Nie będę mógł grać tego bossa w kółko, tylko muszę jednak przechodzić cały poziom? Nie, popsuli. Fajnie to było w jedynce, że akurat ostatni boss był takim kozakiem, że trzeba było go pokonywać osobno. W sensie, że był jakby odciętą częścią gry, zupełnie inaczej działało to jego ostateczne sanktuarium. Wchodzisz do niego i od tego momentu już jesteś tam. Musisz walczyć z nim poprzez czasy, jak, nie wiem, Doktor Strange z Dormammu z wiecznej pętli, dopóki nie wygrasz albo on się nie podda. No nie wiem, jakoś tak dobrze to wspominam, że ten boss był taki, przez to miał też takie poczucie, że jest totalnym kozakiem. Aha, to żebym sobie skoczył. Nice. O, yes! Tak! Fajnie, jeszcze powinienem dostać teraz od nietoperza. Tak, dokładnie, tak jest! Trzeba mnie dojebać. Za dobrze mi szło. No i nie ma. Upsik. Dobra, sprawdzę też. Nie. Ewidentnie coś pomyliłem. Nie! To jest żart, prawda? Czyli ja mam... przejść to wszystko... Te wszystkie pomieszczenia, jedno po drugim, dojść do final bossa i pokonać jego trzy formy, wszystko na jednym pasku HP? To żart jest, prawda? To jest żart, no nie? Generalnie ta pierwsza forma wydaje się do zrobienia, nie? Masz.
Ajajaj, bardzo źle. Nie no, to jest żart. Wampir różany. Ach, myślałem, że dam radę. Wow. O, siemano. Widziałem właśnie, że mam obserwującego o tym niku, ale chyba nie miałeś okazji wcześniej się odezwać na czacie, co? Ale zepsułem. Brak zasięgu. Gin. Czy ja muszę go oskurować z każdej strony, czy wystarczy, że go tłukę? No niestety, nie dałem. No. Gin! No, dobra, udało się złapać przerwę. Jego rzucaniu. Spoko, spoko. Dzięki, że wpadłeś w ogóle. Fajnie było zobaczyć kogoś nowego na czacie. No dobra, zobaczmy, jak ty strzelasz, typie. Gdzie mam cię w ogóle? O. What the? Co? Forma jest najłatwiejsza, w gruncie rzeczy, tylko trzeba łapać właśnie w tym momencie, kiedy on przestaje pluć na chwilę. Bo jak z nikim nie skorzystasz, właśnie, to tracisz bezpowrotnie. Ach, no i zostało. Dobra, 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 udało się. Nice. Gdzie mam go? Łeb. No logika. To muzyka hype'owa, mega. Nie! Nie! Jeden pasek! Jeden! Jeden! Dobra, słuchajcie. To jest to podejście. I believe. I believe I can fly. Gin. Pierwsza forma zrobiona. Bez straty HP. Ledwo, ale bez straty.
aktywni. Dobrze. Mamy dużo, bardzo dużo amunicji. Upewniłem się co do tego. Mam nadzieję, że wystarczy. Dobra, mamy. Ostatnia forma. Wiem już, jak unikać tych ataków. Zrobię to. Wierzę. Dobra. Jump. Mam bardzo dużo amunicji. Mogę po prostu nim w niego ciskać tymi toporami. Ważne tylko, żeby nie dawać się trafić. Zejdź. Dobrze. Żeby mnie tylko nie zabrało ze sobą. Właśnie, bo to... Zabosieczny miecz, bo ja wtedy mogę go sięgnąć. Bo on wtedy łatwiej też sięga mnie. Giń! Giń! Champions, my friend. Bo mi zdejmą film z YouTube'a. Słuchajcie, no po wielu godzinach prób, bo 6 godzin minęło, odkąd zaczęliśmy tego streama. Castlevania wreszcie. Castlevania 3 wreszcie padła. Pod wrażeniem jestem. Bo gierka jak na platformówkę z tamtych czasów naprawdę była całkiem długa. Poziomy były mega wymagające i poza jednym, który naprawdę sprawił mi bardzo dużo problemów, tak po prostu przez te takie wiadome problemy ze sterowaniem Castlevaniowym w trójce, bardzo problematyczne okazały się być też schody. To jednak większość poziomów była fajnie zbalansowana, że jednak chciało się je powtarzać i próbować jeszcze raz, żeby przejść je w końcu raz, a dobrze. I to raz, a dobrze zostało dokonane. Dokonało się dzisiaj. Dokonało się przy was. I dokonało się przy was również, wy, którzy oglądaliście to właśnie na YouTubie. Dzięki wam bardzo, że byliście. Polecam się na przyszłość. Następna super Castlevania 4. Na razie.